Właściwie ja chyba nigdy żadnego rysunku nie podarłam. Czasami ja mogę źle sobie coś wyobrazić i w ten czas on zaczyna mnie wciągnąć. Widzę, że tutaj zaczyna się jakaś dziura. Aha, ja tutaj to niedobrze, tak przecież nie może być. I teraz sobie myślę, zaraz, przecież ten rysunek nie może mnie pokonać. Ja go muszę pokonać. Ja nie chcę, żeby coś było jakieś takie ładne. Wręcz dobrze, jeżeli to jest coś nieudane, jeżeli to jest jakieś takie trochę nierówne, jakieś trochę takie właśnie bardzo gdzieś spontaniczne. Bo taka jestem zresztą. Sztuka to gra wyobraźni. O, sztuka to gra wyobraźni. Bo rzeczywiście ja wszystko robię na tym krześle. Całe moje artystyczne działanie, to wszystko jest na tym krześle. Takim. To zresztą tak zabawnie wygląda, bo to ktoś sfotografował. Papier Engr, francuski papier, świetny. No to zaczęłam rysować takie, co mi przyszło do głowy. Siedziałam w domu i sam raz nie wiedziałam o to coś rysowałam, raz tak, raz o politycznie, o, że tu proszę dwa palce się, czyli coś politycznie. Pokazywałam, że coś jest dobrze, żeby było dobrze. O, tutaj jest o 2000 rok, że idzie. To wielkie wydarzenie przecież. O, tu jest tu bardzo. Coś jestem wściekła. Coś byłam tak zdenerwowana, że... Czyli to są takie moje wspomnienia. No i to jest tak cały czas dalej. I tylko widać, jak się człowiek zmienia. O, tutaj Jackson zmarł, ten taki sławny. Była wiadomość, że smart Jackson, to go zaraz narysowałam, jak on tak chodził specjalnie. O, to Jackson. Szukanie spokoju, calm, spokój. Zupełnie jestem inną osobą, zupełnie inaczej. Jestem sama, jak po śmierci męża, to zupełnie się załamałam. Ale tutaj takie już takie znak zapytania, co będzie dalej, jak będzie to wyglądało. Zupełnie inny sposób myślenia, taki spokojniejszy. No to jest zdjęcie, tylko ja nie bardzo lubię to pokazywać. To ja Salvatore Dali sfotografowałam, bo on wychodził, szłam ulicą, to w Hiszpanii było i taki nikogo nie było i nagle wyszedł Salvatore Dali, proszę, i to jest przeze mnie zrobione zdjęcie. No to rodzina, to moja córka, to mój syn, oto ja z mężem. O, tutaj jest ten Jaś, co tu siedzi, mój teść, lekarzami, oni byli lekarzami. Mieli konkretny zawód i tak moja teściowa to tak patrzała na to, co ja robię, trochę z takim przymrużeniem oka. Ja szanuję ich po prostu właśnie wnętrze. Ja tutaj, tak jak kiedyś, to ich są rzeczy i to szanuję, dlatego że ja się bardzo dobrze w tym czuję też, więc... Nie, to byli bardzo dobrzy ludzie, tylko
patrzyli na tym z takim zdziwieniem, że, bo szczególnie jak robiłam te płyty, to już było, to już moja teściowa uważała, że to jest zawracanie głowy i to nie powinno się robić. Tak, Barbacki. I z którego roku jest ten obraz? No to myślę, że przed wojną jakoś to. Tutaj, że teraz są drzewa i wszystko. Ja pamiętam, jak ja chodziłam bo ja mieszkałam niedaleko stąd, bo ja się z mężem poznałam na ulicy, bośmy psy mieli. Tak. Pablo Picasso był w ten czas w Warszawie w 50-tych latach i właśnie myśmy się poznali, bo i mój pies się nazywał Pablo. Słuchaj, żeśmy się poznali, on był starszy dużo ode mnie. I tak to się zaczęło. No, o 6 lat, a to jest duże, bo ja miałam 20, jak wyszłam za mąż, 20, więc 23, jak miałam już dwoje dzieci i byłam na akademii cały czas. No to jest mój taki jakiś, nawet nie wiem czy podpisany, ale chyba jest podpisany. Ja nie mogłam pracować, bo nie miałam gdzie, bo malarstwo wymaga, żeby wysychało i to jest niedobre dla dzieci. Tu pamiętam, jak siedziałam i rysowałam te jakieś ilustracje do świerszczyka, tu przesuwałam jakieś, bo nie miałam gdzie, bo myśmy w tych dwóch pokojach żyli, bo tamto to teściowie byli, więc to jest litografia. W 1970 roku byłam w Meksyku na stypendium w bardzo takiej znanej pracowni litograficznej Kyron i tam zrobiłam tą litografię. Także ona gdzieś tam jest w Meksyku, bo to później ode mnie to zakupiono. I tutaj jest ten początek, że ja w pracach umieszczam litery, bo ja uważam, że prawda, tak jak malujemy drzewa i to, co widzimy, to jednak litery, znaki graficzne, my cały czas używamy. My sobie nie, że te, dlaczego litera K tak się pisze, litera W pisze się tak czy siak, to ktoś to wymyślił. To są jakby dzieła sztuki. I ja dlatego, to jest moje takie przesłanie, zresztą wymyślone częściowo właśnie tam w Meksyku, że zaczęłam, to później pokażę. W moich pracach jest dużo liter, dużo jakichś tych, bo uważam, że my cały czas to używamy. Jak ja teraz mówię, to używamy tyle liter różnych, tyle rzeczy, że dlaczego tego nie używać? To jest litografia i to jest w Meksyku. Właśnie to, co Państwu pokazywałam, to są suchoryty. I nie mogę sobie przypomnieć, jak ja robiłam to. Nie wiem, jak ja to robiłam. Zapomniałam. To było lata 72. I kiedyś się nad tym zastanawiałam, jak ja to robiłam i nie wiem. To, co ja robiłam na płytach, na twórczość tak zwaną, czy swoje myśli, to one były właśnie wolne. To, co ja i najwyżej nie dawałam tytułu, ale to kreska, przecież suchoryt to jest ciężka robota. Ja nie wiem, jak ja to robiłam, szczerze powiem, bo jak teraz oddam Państwu igłę i proszę narysować na tym, to ja nie wiem, jak ja to, bo mam słabe dosyć ręce, a z pasją człowiek rysował, z pasją to robił. Bo ja wychodziłam, że kreska to jest szalenie ważna kreska, bo malarstwo to są plamy raczej. Brałam nową pracę, że będę robiła, to miałam jakiś pomysł. Po czym zaczynałam to robić. I to jest bardzo częste, że w trakcie pracy rozumiałam, że coś jest nie tak, że i to, co ja zaczynałam robić, ono zaczynało mnie kierować w jakimś kierunku. Ja zmieniałam czasami pomysł,
a czasami przez przypadek. Coś się wydarzyło, że zrobiłam kreskę nie taką i nagle ta kreska nie taka była właśnie najważniejsza, stawała się. Później ta praca zaczynała mnie korygować. Profesor Kulisiewicz zaproponował mi asystenturę na akademii. Powiedział, że ponieważ mam dwoje małych dzieci, jest prawda, to by mi pomogło finansowo, że tylko od razu powiedział, że jest bardzo dużo pracy jako asystent. Natomiast też powiedział, że będę musiała się zapisać do partii. No, oczywiście to zadecydowało, że myśmy z mężem absolutnie nie poszli w tym kierunku i dlatego nie skorzystałam z jego oferty. Kulisiewicz to nam to proponował, z tym, że on był bardzo zabawny, bo on właściwie zupełnie nie robił żadnych uwag, tylko działał na nas autorytetem. To był profesor, który stał zawsze przy oknie i palił papierosa, czy tam fajkę, nie wiem. Natomiast tylko patrzał, a myśmy, że sama jego postać była dla nas szalenie ważna i myśmy pracowali i on akceptował, coś się właściwie mało robił uwag, chociaż, bo co to jest akademia? Akademia, no to pani wie też najlepiej i pan też wie, że w zasadzie to uczy techniki głównie, a potem przez to, że się widzi, jak wszyscy różnie pracują, to powoduje, że nie boimy się siebie też robić, prawda? Bo jak człowiek, na czym amator polega, że on tylko siebie widzi i tu rysuje. Natomiast w studenci to jest martwa natura do malowania. Każdy z nas troszkę inaczej maluje. Później przychodzą profesorowie, właśnie tylko nie Kulisiewicz, i każdy mówi co innego. Tu pani to źle, tak tego, tu trzeba poprawić. Drugi przychodzi wręcz odwrotnie. Tu zostawić właśnie, a tu poprawić. I to powoduje, że zaczynamy myśleć różnie. Zaczynamy siebie szukać. To jest dla mnie, ja to tak odbieram. Nie wiem, jak państwo to odbierają, ale według mnie to właśnie uczy to, jak można różnie myśleć i siebie szukać. A tu są takie prace. No, nie, to ja potem to muszę pokazać. O, to tego typu prace mam. O, tutaj to jest zupełna. O to lubię. O to. A tu nagle, o, jakiś stary rysunek. O, który to rok? 75, o, to też parę lat temu. 22 rok. O, właśnie. O, nie, tu są, o, migające miasto. No bo tak, tylko że flomaster może, ja pamiętam, coś synowi dałam i jemu to
wyblakło. Tak, tak. Także to jest jakaś spotowcy. O, to moje te kochane litery. Czy litery też jak się pojawiają, to dlatego, że słowo pisane jest dla Pani istotne w sztuce? Czy to jest właśnie ten, takie, czy nie, jako znaki, o. To nawet ładne, to nie pamiętam, w ogóle nie pamiętam, kiedy ja to robiłam. To, 2011 rok. Trochę postaci, takiej pseudopostaci umieszczam, bo tam leżą. Ja nawet nie wiedziałam, że Jezus, ile ja mam tych rzeczy, ja nie wiem. Oj, to już... To byłaby przepiękna tkanina z tego. No, się wyćwiczy. Dla mnie rysunek jest takim... W ten czas mnie nic nie boli, tylko ja to robię. Nie umiem powiedzieć, jak ja to robię. To jest plakat mojego męża. Tu jest podpisany Jan Jastrzębski. Fotografia jego w 1985 roku. Mój mąż był fotoreporterem i bardzo pomagał mi, dlatego, bo myśmy jakoś tak razem współpracowali. On w ciemni też mnie czasami prosił, żeby ja pomogła mu w jakiejś decyzji, ale on też czasami robił mi uwagi, tak samo jak coś widział, że coś mu się podoba, to powiedział, o, to już jest tak chyba dobrze. Albo odwrotnie, że miał jakieś, czy do kolorów, czy tego jakieś uwagi. Też bardzo lubił chodzić na sprawunki, lubił tak samo gotować. Także ja, jeżeli miał tam chwilę czasu, to on gotował, ja gotowałam. No i tak to się wyglądało, życie codzienne. Zaczynała być telewizja, ale myśmy nie mieli jeszcze telewizji, więc w ogóle było więcej takiego czasu do pracy wieczorem i mąż do ciemni wywoływać zdjęcia, ja z kolei robiłam ilustrację do Świerszczyka. Była redakcja Świerszczyka i ja tam współpracowałam w tym sensie z nimi, że oni mi dawali jakieś tematy i ja robiłam ilustracje dla dzieci. To mi bardzo pomagało finansowo, dlatego, bo to co tydzień czy co dostawałam jakiś temat. Ja kochałam te swoje suchoryty, ale mnie to też dawało pewien sposób innego myślenia, bo dla dzieci trzeba robić ilustracje bardzo konkretne. Że jeżeli jest lew, to musi być lew, jeżeli są jakieś zwierzęta, czy jakaś sytuacja, którą trzeba pokazać, to dziecko musi to wiedzieć, jak odczytać, więc to było dla mnie też bardzo ciekawe. W 1970 roku było we Florencji, była międzynarodowa wystawa grafiki. I moje prace brały udział w tej wystawie i dostałam złoty medal na tej wystawie. Niestety jednak nie pozwolono mi pojechać po ten medal osobiście, żeby odebrać. Organizatorzy we Florencji przesłali ten złoty medal tutaj do Ministerstwa Kultury i Sztuki i minister mi wręczył ten
medal w Polsce. O, teraz, o tak Solec, o. To było. A tutaj budowa stadionu, co teraz jest tego, to było w ogóle, myśmy żyli trochę w innym świecie. O, to, ach, to jest chyba. Ćwierćwieku wierna czarno-białym suchorytom szlachetnej trudnej technicy. Kolegom zapłysnęła podczas pobytu w Meksyku, gdzie po wiele lat się przebywała i tak dalej, zwracają uwagę. To Monika napisała o Marszałkowska Galeria Test. Proszę bardzo. Od rana do wieczora, można powiedzieć, jest, jak patrzę, czy przez okno, to, czy coś, to ja widzę, ten kawałek mi się podoba, to tego, o, ja, tu jest pion, tu jest poziom, ja właściwie, no, moim myśleniem sztuka jest i wolnością.